back Magic ma jaków, jaków młoda. A Candy też ma fajnie, co? Patrz, Messi mi zrobił. Zapraszam wszystkich do obserwacji kanału Łączy nas piłka, bo trzeba zebrać milion subskrybentów. Zapraszam. Dzień dobry, panie Jakub. Dzień dobry. Biuro Fabryki Futbolu. Tutaj się dzieją wszystkie transfery. Potężne transfery za granicę i również wewnątrz. Koszulka twoja jest? E, to nie jest moja, to jest chyba to jest stara jakaś. To jest chyba Karolka, prawdopodobnie Tomasz Kędziora. To jest chyba na licytację zdjęcia. Mhm. Bo jest licytacja, a Kendi też ma fajnie, co? Patrz z Messi i z Ronaldo, sobie grał. I rok później, i, i rok później mistrz Polski. Kuba to, żeby nie rozwlekać, zaczniemy od tego, co najważniejsze. Jak się czujesz i jak przebiega rehabilitacja, i jakie są przewidywania? Czuję się dobrze. No, rehabilitacja przebiega powoli, póki co ten pierwszy etap, bo jestem dwa miesiące po operacji, trochę ponad dwa miesiące po operacji, więc. No, póki, co, póki co taka mozolna praca, ale, no, ale idzie wszystko ku dobremu i Myślę, że też na ten moment nie ma co przewidywać, bo, bo mówię, to jest jeszcze taki krótki okres po operacji. Więc e, pewnie w najbliższych miesiącach będzie coś więcej wiadomo. Ale na ten moment e, nie nastawiam się jakoś na. Nie wyznaczam sobie terminu, w którym, w którym wrócę. Wiadomo, że chciałbym stworzyć jak najszybciej, ale myślę, że przede wszystkim e, trzeba to zrobić jak najlepiej i żeby, żeby ta kontuzja już nigdy nie wróciła. Mhm. Chciałeś się rehabilitować tu w Poznaniu? Klub nie zatrzymywał cię jakoś na siłę? No nie, no, dogadaliśmy się z klubem fajnie, żeby, żeby to wszystko połączyć. Wiadomo, że, że teraz jest też okres wakacyjny, więc w klubie też wszyscy polecili na wakacje. I, I myślę, że to się tak fajnie zgrało, że, że ja ten okres spędziłem tutaj, rehabilitując się w Centrum Osteopatii w Poznaniu. I, i, i już za chwilę wracam do klubu i, i będę dalszą część rehabilitacji. Kontynuował w klubie, więc, więc myślę, że fajnie też ten okres wakacyjny letni było spędzić w Polsce. I przez ten okres tego półtora miesiąca, jak wyglądał tak Twój dzień? Ile razy rehabilitowałeś ci dziennie? Nie wiem, no można to prawie pod pełen etat podciągnąć 8 godzin dziennie, więc no może nie 8, ale, ale bywały dni, że, że gdzieś praktycznie od rana do, do popołudnia byłem w centrum osteopatii, różne jakieś masaże, praca taka manualna. Eee, też siłownia, więc, no, więc sporo tej roboty było. I, i mówię, no, no jest to potrzebne bardzo w tym momencie, żeby, żeby to kolano, kolano wróciło do siebie. Mm -hmm. A z takich przyjemniejszych rzeczy udało się odwiedzić rodzinne miasto Drawsko, odwiedzić rodziców przez ten okres? No, ciężko było połączyć jakby wszystkie terminy, wszystkich zgrać, bo też wiadomo, że, że masa przyjaciół, rodzina, ale no, udało się wszystkich odwiedzić, udało się z każdym spotkać, więc na pewno też się z tego cieszę, bowiem. Myślę, że przy takiej kontuzji, przy tak długiej przerwie, ta głowa też jest ważna, żeby, żeby spędzić ten czas, wiadomo, na ile się da miło, żeby, żeby trochę tą głowę odciążyć. Mhm. Możesz o tym e, wspomniałeś, ale w niedzielę wracasz do Brighton i jakie plany na te najbliższe dni, tygodnie? E, no, widzę się we wtorek, widzę się z doktorem, który mnie operował, z doktorem Andy Williamsem. Na kontrolę taką rutynową to jest chyba kurczę, nie pamiętam, 12 tydzień po operacji, mhm. tam muszę jechać na kontrolę. On, on zobaczy to kolano, no i, i będziemy podejmować dalsze kroki. On zobaczy na jakim etapie to kolano jest, fachowym okiem na to spojrzy, no i, i działamy dalej. Trener Potter często do Ciebie dzwoni, kontaktuje się z Tobą, pyta o samopoczucie? No tak, trener, trener kontaktuje się też, doktor z klubu czy fizjoterapeuci, każdy gdzieś tam monitoruje też. Co, co tydzień dostają raporty, jak to wygląda, jak to kolano wygląda, co robię przez cały tydzień właściwie na treningach, więc są cały czas updatedi i wiedzą wszystko na bieżąco, praktycznie dzień po dniu. Trzymamy oczywiście kciuki, żebyś jak najszybciej w kolejnym sezonie wrócił na boisko, ale na pewno słyszałeś, że można powiedzieć, Twój największy konkurent Ives Bizuma przyszedł do tutanhamu. Można powiedzieć, że to jest taki dobry prognostyk dla Ciebie w przyszłym sezonie? Że będziesz mógł grać na swojej pozycji? E, no, pewnie tak. No, myślę, że gdzieś jego transfer już był e, długo zapowiadany, no, bo jednak uważam, że to jest zawodnik. No, klasy światowej, i który gdzieś zasłużenie odszedł do, do Tottenhamu i, i robi ten krok w przód, i, i to było nieuniknione. No, ale myślę, że, że to jeszcze długa droga do tego, że ja przede wszystkim wrócił na boisko i, i wrócił do, do takiej dobrej formy sprzed kontuzji, więc na tym się na razie nie skupiam. Wiadomo, że, e, że to gdzieś robi się to miejsce w środku pola, ale mówię, no, jeszcze na pewno. Yy, długa droga nami, żeby wrócić na boisko, i na razie sobie na razie o tym nie myślę w ogóle. Okej, okay, a jeśli chodzi o reprezentację, to ostatnio było e, dość wyjątkowo długie e, zgrupowanie, i na początku e, tego zgrupowania tutaj Dudiemu Tymek-Puchacz e, powiedział, że e, jego ekipa zmalała. Ale nie ma, kurczę wszystkich moich tych. Nie ma, nie ma takich moich takich, wiesz. Ekipy? No. Miałeś zdawaną relację na bieżąco, co dzieje się w kadrze? No tak, wiadomo, z Tymkiem praktycznie codziennie byliśmy na łączach, codziennie rozmawialiśmy o tym, co się dzieje na zgrupowaniu, więc no faktycznie nie było mnie, nie było Juzia na początku, więc no faktycznie gdzieś ta ekipa troszeczkę się skurczyła, no ale mówię, mam nadzieję, że szybko ruszę do zdrowia i szybko ruszę do reprezentacji, no bo E, wiadomo, że jest, jest Mundial, jest, no jest o co walczyć, żeby, żeby szybko wrócić. A myślisz, że jest jakaś mało, chociaż procentowa szansa, że, że pojedziesz na ten Mundial? No nie, zawsze jest jakaś szansa. Wiadomo, że e, no to jest na tyle skomplikowana kontuzja i, i na tyle to kolano, e, no tam było na tyle ingerencji w tym kolanie podczas operacji też. Że no, że na pewno to będzie długi okres, zanim ja wrócę, ale no też jakby na tym mi zależało najbardziej, żeby, żeby na ten Mundial być gotowym, ale ciężko na ten moment określić, tak jak mówiłem, czy, czy wrócę, czy nie wrócę, czy zdążę, bo, bo dla mnie najważniejsze jest, żebym wrócił przede wszystkim bezpiecznie i, i żebym był pewny tego kolana, i żeby nic się więcej nie wydarzyło. Wiadomo, że. Mundial to jest wielka impreza i, i walczyliśmy o ten Mundial, ja sam o niego walczyłem i, i marzyłem, żeby na nim zagrać, ale mówię, no najważniejsze jest dla mnie zdrowie, później, później Mundial w takiej kolejności. Jasne, a selekcjoner Michniewicz kontaktuje się z Tobą, wspiera Cię trochę na duchu? Tak, no, rozmawialiśmy kilka razy po, po tej kontuzji z trenerem Michniewiczem, więc też eee, też mówi, że, no, że, że to jest ciężka kontuzja, pewnie ciężki czas dla mnie, więc E, mówił, że, że mam się spokojnie rehabilitować, spokojnie wracać i że, e, no, że czeka na mnie i, i tyle. Ale wspierałeś reprezentację, zostałeś przyatakowany z kamerami Toż. na trybunach. E, pow, powiedz e, przede wszystkim, jak czułeś na tych trybunach, jak ten mecz wyglądał z tej drugiej perspektywy? No, dziwnie, szczerze mówiąc, bo pierwszy raz byłem na meczu, drugi raz byłem na meczu reprezentacji e, z trybun, więc no, tak pierwszy raz sobie spojrzałem tak e, właśnie z drugiej strony na, na tę całą otoczkę, na, na ten mecz, i, i no, jednak, jednak wolałbym być z tej drugiej strony, ale, ale mówię, wspierałem chłopaków, bo, bo wiadomo, że jesteśmy jedną drużyną i, i, i myślę, że, że każdy zawodnik. No już tak było też, też na Euro, jak chłopaki przyjeżdżali, czy Góral, czy, czy Bielon. E, przyjeżdżali do nas do opalenicy, więc myślę, że, no tak jak mówię, jesteśmy jedną drużyną i wszyscy się wspieramy. A mecz, z, ten pierwszy z Belgią i Holandią, pewnie oglądałeś z perspektywy e, kanapy? Emocje tam e, nosiły pewnie, szczególnie w tym meczu z Holandią? No, no, nie, no jasne, że tak. Mówię, dawno nie byłem w takiej sytuacji, że mecz kadry oglądałem właśnie przed telewizorem czy na trybunach, więc. No bardzo wspierają chłopaków i, i faktycznie ten mecz z Belgią na wyjeździe nie wyszedł, ale, ale szybko, szybko, fajna reakcja i, i ten mecz z Holandią już wyglądał dużo lepiej. No i myślę, że, że tak, no były to trudne mecze, ale myślę, że, że z tym potencjałem, który mamy. Myślę, że, że jak najbardziej na Mundialu i jeszcze w tych meczach wrześniowych możemy, możemy powalczyć o, o fajny wynik. Przechodzimy do najważniejszej części, czyli tych pytań od kibiców, którzy najbardziej za tobą tęsknią i najbardziej by chcieli, chcieli, żebyś wrócił na boisko. Czy młodym piłkarzom pole, e, polecisz jak najszybszy wyjazd z kraju, czy może jednak te minimum 100 meczów w ekstraklasie? No Kurczę, to jest ciężkie pytanie. O 100 meczów w ekstraklasie to musicie Józia zapytać, bo Józiu ma. Ma większe doświadczenie. Już ma duże doświadczenie w ekstraklasie akurat. Ja osobiście zagrałem, no nie wiem, z 50 niecałe meczów w ekstraklasie, więc szczerze mówiąc uważam, że nie ma. Reguły, czy, czy, czy wyjechać wcześniej, czy wyjechać później, bo uważam, że każdy ma gdzieś swoją drogę i, i ktoś, kto wyjechał wcześniej, no mamy też przykłady chłopaków, którzy wyjeżdżali w bardzo młodym wieku i, i zrobili super kariery. No a są, są też przykłady, no takie jak nasze, te ostatnie, że. że też ta, ta droga przez Ekstraklasy i przez to doświadczenie takie grania w Polsce też jest dobra, więc no ja osobiście nie polecałbym, w sensie nie polecałbym, nie, nie, nie faworyzowałbym żadnej z dróg, bo uważam, że, e, że obie są dobre, no ale jakby finalnie e, to od samego zawodnika zależy, czy, czy sobie za granicą poradzi. Nad czym Planujesz najbardziej pracować w przyszłości. Wiem, że teraz kontuzja i przechodzisz rehabilitację, ale ciekawi mnie, jakich umiejętności jeszcze brakuje ci, żeby przejść kolejny poziom? No właśnie to jest takie pytanie, którego to jest ciężkie pytanie dla mnie zawsze, bo, bo e, no ja wiem, że, że są, zawsze są rzeczy, które trzeba poprawić, ale e, no na, na tym etapie, na, jakby na tym poziomie to już są takie właściwie detale, no bo Eee, wiadomo, jeszcze można się podszkolić w niektórych aspektach, ale myślę, że, że to już są takie detale, jakaś delikatna poprawa gdzieś tam niektórych aspektów. Myślę, że ja też cały czas, teraz przede wszystkim, podczas rehabilitacji będę mocno pracował na siłowni, żeby ogólnie siebie wzmocnić, żeby też zapobiegać takim urazom mniejszym czy większym, więc myślę, że eee, to będzie dla mnie taki ważny okres, żeby, żeby tak ogólnie wzmocnić się na e, tutaj mam pytanie z oficjalnego konta Brighton. What does he think of his song? My pewnie, song. pewnie chodzi o, o ten. Mój, o mój chant, no, o, tak. o przyśpiewkę. Tak. To jest takie docenienie, jakby tego, co robię na boisku przez kibiców Anglii i, e, i to, co jest w Anglii takie specyficzne, przynajmniej w Brighton, że na przykład mało jest przyśpiewek takich, jakby wspierających drużynę. Hmm. Więcej jest przyśpiewek takich okay. skierowanych indywidualnie do jakiegoś zawodnika. I, i to jest hmm. fajne, że, e, że, że wymyślałem coś takiego. I, I później ja grając na boisku, nie wiem, zrobię jakąś fajną akcję na fajny strzał, i, i po chwili słyszę, jak, jak cały stadion śpiewa moją przyśpiewkę. Więc, e, więc tak, na pewno fajna sprawa i, i taka, e, no, że, że można czuć się docenionym w klubie, w którym się gra, więc na pewno bardzo miła sprawa. Zanudzisz, bo zapomniałem jak co to leci. Tommy było, went to Europe in a brand new back, Magic Man, Młoda. Jakiej odżywki używasz, że masz tak zajebiste włosy? Nie, nie e, to jest magiczny sposób, żeby nie suszyć włosów, tylko na mokre włosy po kąpaniu nałożyć od razu pastę. No. Tak? no to Najlepszy piłkarz Premier League, przeciw któremu grałeś? Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem, myślę, że nie grałem przeciwko De Bruyne, ale uważam, że to jest najlepszy zawodnik Premier League. A najlepszy przeciw, któremu grałem, to, no wiadomo, Cristiano Ronaldo, tak ogólnie. Mhm. E, ale myślę, że taki, który zrobił największe wrażenie na mnie na boisku, to Bernardo Silva. I tak miłym akcentem kończymy? Życzymy zdrówka? Dziękuję.